trakcie rozmowy z prezesem wydawnictwa Bernardinum z Pelplina usłyszałem, że w Nowej Hucie żyje człowiek wyjątkowy. Wieloletni pedagog, człowiek o wielu zainteresowaniach sportowych, sędzia, heraldyk, człowiek interesujący się historią. Kilka tygodni później spotkałem się z panem Ryszardem, byłem w jego mieszkaniu na osiedlu kolorowym. To mieszkanie przypominało muzeum. Ryszard był metalurgiem, ale zapragnął kształcić młodzież hutniczą, bo takie w tym czasie było zapotrzebowanie. Pracowaliśmy razem prawie 40 lat. Szkoła nasza mieściła się początkowo na kombinacie, a potem na Złotej Jesieni. Był wspaniałym nauczycielem. Młodzież go bardzo ceniła i szanowała. Jego główne zainteresowania to historia, to heraldyka. Okazało się, że zaczęło się od poszukiwania przodków. Po pewnym czasie pan Ryszard był cenionym heraldykiem nie tylko w Nowej Hucie, w Polsce i poza jej granicami. Wydał dwie książki poświęcone tej dziedzinie. Jedna to Kawalerowie i Damy Orderu Świętego Stanisława. Ryszard był bardzo uzdolniony plastycznie. Dla niektórych dam i kawalerów, którzy wykazali, że posiadają szlachectwo, sam te herby wykonywał. Mam jeden taki herb, który zrobił dla mojej matki. Zaproponowałem panu Ryszardowi organizację wystawy w Młodzieżowym Domu Kultury, by pokazać młodzieży, że można mieć wiele zainteresowań, które przeradzają się w pasję. Ryszard pełnił funkcję heraldyka dla Polski. Jest piękna tablica, zaprojektowana przez Ryszarda w kościele na Skałce, upamiętniająca udział dam i kawalerów orderu w corocznej pielgrzymce z Wawelu na Skałkę. Pan Ryszard nie żyje już od kilku lat. Niesamowite jest to, że w bloku mieszkalnym w mieście, które do niedawna uchodziło jako miasto komunistyczne, mieszkał człowiek o szlacheckich korzeniach, człowiek, który interesował się heraldyką, człowiek, który tak głęboko sięgał w historię. Ten konkurs jest lokalny, ale on ma za zadanie promować wizerunek wspaniałych dziewczyn nowochódzkich, które interesują się sportem, są zaangażowane na rzecz ekologii, biorą udział w różnych akcjach charytatywnych. Taki był cel tego konkursu, którego organizatorem jest Głos Tygodni Nowochódzki. Corocznie bierze udział około 300 dziewczyn. Ten konkurs jest wieloetapowy. Prezentacja w Głosie Tygodniku Nowochódzkim, później głosują internauci, czytelnicy. To nie ma żadnego konkursu w Polsce, który ma tak złożoną procedurę wyłaniania perełek. Miss Głosu Tygodnika Nowochódzkiego, Monika Schneider. Brawa dla Moniki! Wicemiss Nowej Huty, Klaudia Bąk. Bardzo się cieszę, że zdobyłam ten tytuł, bo tak naprawdę potraktowałam to jako zabawę. Jako mało lat uczęszczałam na zajęcia karate i bardzo często zawody były właśnie organizowane tutaj. Interesuję się siatkówką, uczęszczam do liceum ogólnokształcącego, chodzę do klasy o profilu mundurowym, czyli mam rozszerzone przysposobienie obronne. Co tydzień chodzę w mundurze i mamy też strzelnice i w ogóle fajne rzeczy tam są. Miss Nowej Huty, która będzie panować, zostaje Klaudia Zielińska. Brawo! Moja rodzina pochodzi z Nowej Huty, dlatego często tutaj jestem. Aktualnie studiuję rachunkowość i controlling na Akademii Ekonomicznej. Lubię spacery, jazdę konną, interesuję się fotografią.
nienawidzę siedzieć w ławkach, nienawidzę słuchać, jak coś ktoś do mnie gada. Ja się źle spojrzę, jemu nie spasuje, jakieś jedynki mi zacznie stawiać, nie przepuści mnie następny rok. Mnie w końcu poniesie fantazja, ja jestem bardzo nerwowy i dojdzie do rękoczynu, na przykład czy coś i będzie źle. I zraziłem się do szkoły, znienawidziłem szkołę i uciekałem. W sumie dopiero w późniejszych latach, bo z domu dziecka to tylko tyle, co uciekałem. Przerzucali mnie do coraz gorszych placówek, coraz gorsze towarzystwo. I się stoczyłem, nie? Zacząłem kraść, pić, ćpać. Żeby miało być dobrze, to ja muszę po prostu sam odbić od tego wszystkiego, muszę zapomnieć o wszystkim i sam spróbować zacząć wszystko od nowa, bez niczyjej pomocy. Sam postawić pierwsze kroki, jeśli znowu mi się potknę, to znowu będę musiał wstać i znowu iść. Tak, to inaczej ja swojej przyszłości nie widzę i sprawdzi się to, co mi powiedzieli na celi, że odsiedzę do żywocie z małymi przerwami. Mamo, zabierz mnie stąd. Tomek był wspaniałym chłopcem. Miał marzenia, piękne marzenia.